Hej, hej, moi drodzy, witam z tej strony Docentus. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą budowlę, all in one, tak jak to się mówi, czyli wszystko w jednym pomieszczeniu. Tak to wygląda, że tak powiem, uzbrojone w redstone. Także możecie sobie zobaczyć, no dość skomplikowane. I teraz tak, twórcą jest Euclides. Zaczynamy obchód, oczywiście w download macie, jak tam wysoko, download macie w opisie, jak zawsze w inspiracjach. Tu jest taka sztuczka, że musimy kliknąć tak i wtedy nam się otwiera wejście. I teraz tak, tu jest strasznie ciemno. Pytanie brzmi, gdzie tu jest światło? Chyba to. Tak jest. Światełko się zapaliło. No i teraz zobaczmy sobie, co my tutaj w ogóle mamy. Tu chyba jakieś piecyki. O. Tak, przepalarka. Czyli tutaj coś wrzucamy. I tu odbieramy. Czyli wszyscy wiecie, jak przepalarka działa. Bardzo fajnie to zrobione. I teraz tak. Tutaj drugie. Po kolei sobie lećmy. Myślę, że to będzie tak, przejście do netheru, czyli taki mamy portalik, fajnie nawet zaznaczono, od razu się zorientowałem. I teraz tak, tutaj skrzynia, czyli prawdopodobnie gdzieś nam wyjdzie, czy tu coś się zrobiło, nie? To jest jakiś przycisk. A rozumiem, czyli tu taki bajerek jest. Aha, przywołujemy sobie. No, aha, to jest całkiem fajne. Czyli taki magazynek, popatrzcie, pach, idzie sobie wagonik ze skrzyneczką. Możemy sobie wybierać, co chcemy. Nie, no super sprawa. Ciekawy byłem, jak to zostanie rozwiązane. A tu tak, całkiem nieźle. Okej, okay, dobra. Tutaj pewnie jakieś wieszaczki na ubranka. Tak jest. Aha, czyli tu mamy wieszak na ubranie. A czy jeżeli klikniemy jeszcze raz, to nam się zmieni na inny? Czy po prostu my musimy jakoś tutaj to zrobić? Nie, nie ma chyba. No dobra. Mamy coś takiego. To mamy oświetlenie. Tego nie wyłączamy, bo zaraz nic nie będzie widać. I gdzieś tu powinno się pojawić nam łóżeczko. Fajna sprawa. Mamy od razu półeczki z książkami. Możemy poczytać do snu. Super, super. Dobra, idziemy od tej strony. Kowadełko, czyli... Pach, tu wyskoczyło. Możemy sobie coś tam naprawić, stół do craftingu. Tutaj mamy wow, XP. No to taki buścik, a jak ja stąd mam wyskoczyć? O, samo mnie wyrzuciło. Dobre, dobre. Bardzo fajne, bardzo fajne. I jak już mamy XP, to możemy coś enchantować, tak? Ale zanim enchantniemy sobie, to tutaj jeszcze jest piękny pokój do robienia potek. Cukier, pach. I to się samo zrobi? Patrzcie, pach. I to chyba zaraz będzie zrobione. Na szybkość, tak. Rewelacja, super sprawa. Tak, enchanting. Myślę, tak, tutaj będzie i tutaj możemy sobie coś enchantować. Przypuśćmy, jeżeli bym zabrał tą zbroję. O, tak. I enchantnijmy sobie. No, całkiem dobre. I co? I drzwi mamy. Aha, i tu jest zamknięcie, no. No i moi drodzy, kurczę, ale
Teraz to wszystko możemy powyłączać. Zobaczymy, jak to się chowa nam. Tu tak, podkarnia. I wszystko ładnie działa. Aha, to jest schowane już, dobra. To się schowało, schowało się, dobrze. Kowadełko nasze. Musimy posprzątać. Kurde, żeby mój pokój się tak sprzątał, ale bym był zadowolony. Tu się nam schowało. Tu się też schowało. Pach. Elegancko. Szafa zamknięta, puch, posprzątane. Aha, światło, nie chciałem światła gasić. Dobrze, jeszcze tu jest światło. Tu pozamykamy. I drzwi możemy otworzyć, nie będziemy światła gasić. Moi drodzy, no, taka dość krótka inspiracja, ale bardzo fajna budowla. Zobaczcie, ile tego tu jest na... nawalone, no masakra, no to dla mnie to jest jakiś kosmos, ja jestem z Redstone'a kiepski i ja jestem zawsze pełen podziwu dla tych, którzy coś takiego umią zrobić. No niby taka fajna, kompatybilna, mała taka budowla w środku, nie? Ale na zewnątrz masakra, tu jest ten cały magazyn. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo za wszystkie oceny, komentarze, subskrypcje i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!